Na pewno w Polsce możemy obecnie dostrzec taki proces trochę jak z Różewicza, tak? Czyli że dla wielu osób, także osób homoseksualnych, mamy do czynienia z taką naszą małą stabilizacją, tak? Czyli mamy swoją pracę, mamy swoje środowisko, mamy swój dom, swojego partnera czy partnerkę, jakoś tam żyjemy, a to państwo nam nie przeszkadza, prawda, w realizacji naszego życia prywatnego. Natomiast to nie jest sytuacja jakby pożądana z punktu widzenia państwa i z punktu widzenia jednostki, ponieważ no, prowadzi do tak naprawdę trochę takiego ukrytego wykluczenia osób ze wspólnoty obywatelskiej z tego, że mogą czuć się w pełni obywatelami państwa, a czucie się w pełni obywatelami w państwa polega na tym, że państwo odpowiada na nasze potrzeby, na nasze oczekiwania i też nas dostrzega i dostrzega różne formy życia, w którym pozostajemy.